Szanowni państwo, dzień dobry, witam wszystkich. Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł państwu powiedzieć troszkę o solidarności międzypokoleniowej. Ja przed rokiem popełniłem taki Tekst, który miał być troszkę prowokacją intelektualną i wbrew oczekiwaniom pewnie części osób na sali i temu, co powiedziały osoby, które mnie wprowadzały, to nie jest jakaś gotowa koncepcja, ja nie mam jakichś gotowych pomysłów. Raczej to, co, o czym chciałbym mówić, to jest wskazanie uwagi na pewne problemy, z którymi mamy do czynienia i które, z którymi będziemy się musieli mierzyć w najbliższych latach. I teraz. Banalnie zabrzmi ceza, że nie wiemy co czeka nas w przyszłości, tak? Ale w tym sensie to nas jakoś bardzo by nie wyróżniało od ludzi w XIX wieku, którzy także nie widzieli, co będzie w przyszłości, czy od ludzi w XVIII wieku, którzy także nie widzieli, co będzie w przyszłości. Ale jednak w jakimś sensie to, czym mamy dzisiaj do czynienia, jest o wiele bardziej nieprzewidywalne, dlatego że tempo zmian w świecie jest o wiele większe niż było jeszcze 50. 100 czy 200 lat temu. Dzisiaj, już nie wiem, 200 lat temu, rodzice robili mniej więcej to samo, co ich rodzice, a dzieci robiły to samo, co ich rodzice. Czy tam w, tym, w tej triadzie dziadkowie, rodzice, dzieci. Dzisiaj jest coraz częściej tak, że no, no zmiany technologiczne, zmiany społeczne postępują tak szybko, że coraz trudniej zrozumieć się nam nawzajem, co powoduje pewne napięcia właśnie międzypokoleniowe. Ale nim zacznę, bo tę prezentację krótką chciałbym w takie trzy główne elementy ustawić. Po pierwsze chciałbym troszkę powiedzieć o, o uwarunkowaniach, czyli o tym otoczeniu. Z czym mamy dzisiaj do czynienia, jakie zmi jakich zmian doświadczamy. Po drugie chciałbym trochę powiedzieć o chorobie, która toczy nasze czasy, jakie są jej najważniejsze objawy. I na samym końcu chciałem powiedzieć troszkę o szansach, o szansach, żeby z tych chorób wyjść, tych szansach, które mogą zmienić nasze otoczenie. No i wreszcie, na samym końcu będą jakieś wnioski, może jakieś pomysły czy postulaty, ale tak jak powiedziałem, one traktuję je raczej luźno i nie jestem do nich bardzo przywiązany, ponieważ wydaje mi się, że dzisiaj bardziej powinniśmy rozmawiać o problemie niż o jego rozwiązaniach. Nim zawsze chciałbym zrobić małą ankietę, proszę Państwa o to, żebyście zajęli, wzięli w niej udział. Proszę o podniesienie ręki osób w wieku między 20 a 30 lat. To jest większość osób na sali. Teraz proszę osoby w wieku 30-45. 30-45, to jest grupa, tak? Dobrze, więc to jest tak, a osoby 45-65. Jest troszkę. Osoby 65+, plus? 65+, plus. na sali nie ma osób 65+, plus. Ale, ale nie widzę teraz. E, więc to już pokazuje, że na sali nie mamy reprezentacji wszystkich e, takich grup społecznych czy pokoleniowych, o których chciałbym, chciałbym mówić i też rozumienie tych problemów jest różne. Ja też oczywiście jestem osobą w wieku w tym, w tym przedziale 30-45, nie zradzając już bezpośrednio ile mam lat. E, I e, też swoje doświadczenie znam dobrze, tak? Natomiast doświadczenie ludzi w wieku 20-30 czy ludzi starszych powyżej 45, a zwłaszcza powyżej 65 roku życia są mi obce. To są doświadczenia, które, które znam tylko od nie wiem, swoich dziadków czy swoich swoich rodziców czy od moich studentów na przykład. Więc jeżeli miałbym podsumować te zmiany, które nas do, do, dotykają w to nas otacza, to one można je zgrupować, w zmiany społeczne, w dwa główne, dwie główne grupy. Po pierwsze, mamy do czynienia ze zmianą cyklu życia. Na czym ona polega? Tu takie cztery hasła. Po pierwsze, pierwsze hasło to zmierzch epoki wdów. Społeczeństwa od wieków bazowały na istotnej roli wdów, czyli kobiet, które traciły mężów, którzy mężczyźni wcześniej umierali, i to były kobiety, powiedzmy, które kończyły 60 rok życia i pełniły pewną funkcję społeczną. Po II wojnie światowej. Przeciętna długość życia wzrosła z około 55-60 lat, którą zaniżali mężczyźni w dużej mierze. Obecnie ona wynosi między 75 a 80 lat, czyli żyjemy około 20 lat dłużej, zwłaszcza mężczyźni i to oznacza, że nagle pojawiły nam się nie pojedyncze osoby, które mają 70, 75 czy 80 lat, tylko całe pokolenie. Mamy całe pokolenie 70+, w którym tak naprawdę nie bardzo wiemy to społecznie zrobić, dlatego że to jest... Pierwszy raz w historii, kiedy mamy do czynienia z takim pokoleniem. I, i, i państwo nie jest na to przygotowane, społeczeństwo też nie jest na to przygotowane, a też to pokolenie zaczyna wyrażać pewne oczekiwania, bo chce być traktowane jako każde inne pokolenie, jako podmiot, podmiot społeczny. To jest pierwszy, czyli ten zmieszę dół. Drugi wątek, bardzo wyraźny, to jest, to jest opóźnianie. To jest wydłużanie się okresu edukacyjnego. My jesteśmy w takim etapie gonienia Edu Króliczka, to znaczy kiedyś ludzie uczyli się do 15, 20 roku życia, a my dzisiaj uczymy się często, czy formalnie uczymy się do 25, coraz częściej do 30 roku życia, a tak naprawdę e, musimy kształcić się już przez całe życie, od bodaj 50 lat mówi się o edukacji przez całe życie, czy uczeniu się poprzez życie. Tak, no, ma, mamy wiele tych pojęć e, i... E, to oznacza, że coraz później wchodzimy na rynek pracy, coraz później e, zakładamy rodziny, tak? bo, bo coraz, coraz później podejmujemy pewne odpowiedzialności. To jest prowadzi do, do trzeciej ważnej zmiany, czyli do takiego zwanego zjawiska dziadko-rodziców. E, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat średni wiek e, urodzenia pierwszego dziecka przez kobietę w Polsce wzrósł z lat 23, jeszcze w latach 70. Do lat 28 obecnie. Ta, ta szczególna zmiana nastąpiła głównie na przyłomie XX i XXI wieku i ten trend się jakby on się pogłębia, to znaczy ludzie mają coraz później dzieci, co ma także przełożenie na ich modele kariery, na ich modele życia i tak dalej. No i wreszcie to te, te wszystkie trzy elementy, czyli pojawienie się pokolenia 70 plus już jako całego pokolenia, po drugie Wydłużanie się okresu edukacji nie tylko formalnej, ale także nieformalnej i po trzecie przedłużanie czy opóźnianie decyzji o zakładaniu rodziny i, i posiadaniu dzieci, to ma wpływ na to, że my zupełnie inaczej postrzegamy w ogóle poszczególne pokolenia. W latach 70. był taki serial 400 latek, gdzie inżynier Karwowski był takim troszkę już początkującym dziadkiem. Dzisiaj 400-latek to jest człowiek w, 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 w sile wieku. E, coraz częściej mówisz, że to są osoby młode w ogóle. Tak? znaczy jak Popatrzcie sobie, e, jak mówi się, że polityk ma w Polsce 40 lat, to jeszcze jest młody. Na przykład prezydent Duda czy, czy Rafał Trzaskowski, 44-45 lat, młodzi politycy. Więc nam się zupełnie przesunęły te kategorie. Znaczy, dzisiaj wciąż o ludziach w wieku 30 plus mówimy jako osoby młode. Formalnie chyba e, definiuje się młodzież jako osoby do 35 roku życia. To byłoby jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu absolutnie nie do pomyślenia. Czyli mamy do z pewną zmianą w ogóle cyklu życia. I to, to jest zmiana, która ma no, daleko idący wpływ na, na wiele warstw życia społeczno-gospodarczego i politycznego. E, drugi wątek e, to jest, e, który wynika z tej zmiany cyklu życia, to jest zmiana modelu rodziny. I, i zmiana modelu rodziny wynika, e, można opisać ją w bardzo wie, w, w, na, różne sposoby, na różne sposoby, ale ona ma takie trzy. Trzy główne elementy, przynajmniej na te trzy główne elementy chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, to jest proces, który trwa od kilkudziesięciu lat, mamy zanik rodzin wielopokoleniowych. W wyniku mobilności zawodowej, która rozpoczęła się już w czasach PRL-u, coraz rzadziej dzieci mieszkają ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami, w zasadzie zaniknęły domy wielopokoleniowe. Co ciekawe, częstotliwość kontaktów między dziećmi i rodzicami, nawet jeżeli mieszkają od siebie coraz dalej... Z... Dekady na, na dekadę jest coraz rzadsza, to znaczy, kiedyś, kiedy ludzie wyjeżdżali do większego miasta, to odwiedzali swoich rodziców co tydzień, teraz coraz częściej to odwiedzają swoich rodziców co miesiąc, i prawdopodobnie ten trend, te, te więzi będą się, będą się rozluźniać. Po drugie, to, co zmieniło rodziny, to jest emancypacja społeczna i zawodowa kobiet. Co prawda, kobiety w czasach już też pracowały, ale było taka Społeczna zgoda, że kobieta ma dwa etaty. Że ma etat w pracy i etat w domu. To się zmienia. Współczesne kobiety wyraźnie wskazują, że nie chcą powielać modelu, w którym funkcjonowały ich matki, które musiały właśnie ugodzić i etat w domu i etat, etat w pracy, a jednocześnie zmienia się w ogóle model podejścia do dzieci. Bo dzieci coraz mocniej stają się, stają się w centrum. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które ja nazywam pajdokapitalizmem, gdzie tak naprawdę coraz częściej to życie rodziców kręci się wokół dzieci. Więc to w ogóle z, po pierwsze zmiana modelu relacji między kobietą i mężczyzną, po drugie, zmiana roli dziecka w rodzinie. To są rzeczy, które na pewno zmieniają w ogóle sam model rodziny. I po trzecie, no mamy do czynienia z pewną indywidualizacją i osłabieniem więzi społecznych, o tym, już, o tym już mówiłem, co ma bardzo jakby praktyczne konsekwencje. To wynika z wielu różnych przyczyn, tak? Wzrostu mobilności zawodowej, tego, że coraz więcej pracujemy, tego, że mamy coraz więcej możliwości, na przykład poprzez poznawanie się przez internet. Ale więzi są coraz słabsze. I tak jak nie wiem, na Podkarpaciu wciąż. Jedynie co czwarte dziecko rodzi się w związku nieformalnym. Tak, w zachodniopomorskim już trójka na, czwó troje na czworo dzieci rodzi się w związkach nieformalnych, czyli takich, które są statystycznie znacznie mniej trwałe niż związki, związki formalne. Więc to pokazuje nam, że rodzina także ulega istotnym, istotnej zmianie. Czyli mamy zmianę modelu tego cyklu życia i mamy zmianę modelu rodziny. To jest otoczenie. Teraz co z tego, co z tego wynika? Po pierwsze, ponieważ nie mamy specjalnie pomysłu na osoby w wieku 70, te osoby zaczynają być coraz częściej dotykane samotnością, depresją, i jako społeczeństwo nie bardzo wiemy, co mamy z tymi osobami zrobić, także politycznie, a jednocześnie te osoby są coraz liczniejsze, jeżeli chodzi o, o populację i będą systematycznie miały coraz większy wpływ na wyniki wyborów. To, co stało się w Sejmie w zeszłym tygodniu, czyli przegłosowanie trzynastej emerytury, to nie jest przypadek. Tak? I ta takich tendencji będzie coraz, takich głosowanie będzie coraz więcej. Jednocześnie trzynastka czy czternastka dla emerytów w ogóle nie rozwiązuje problemów tych osób, właśnie takich jak samotność czy depresja, czy brak więzi, więzi rodzinnych. Po drugie, Mamy systemowo dzisiaj bardzo duże obciążenie osób w wieku 30, między 30 a 45 rokiem życia, to jest ta druga grupa. I trochę o tej grupie była ta historia, którą powiedziałem w filmie zapowiadającym dzisiejszy panel, czyli historia Kasi i Łukasza. Osoby w wieku 30-45 to są ludzie, którzy po pierwsze znajdują się w szczycie kariery zawodowej, i muszą poświęcać coraz więcej czasu w pracy. Po drugie, jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieliby już w miarę odchowane dzieci, dzisiaj mają dzieci małe, tak? czyli muszą poświęcać czas i w pracy, muszą poświęcać czas swoim dzieciom. Co więcej, często są uwikłani w kredyty hipoteczne, więc muszą zarobić wystarczającą ilość pieniędzy, żeby za, zapłacić za kredyt za dom, za mieszkanie czy za samochód. No, i ich rodzice wchodzą w wiek 65 plus i także powoli wymagają opieki, no bo państwo dzisiaj niespecjalnie ma pomysł na te usługi opiekuńcze. Co więcej, jeszcze na tym pokoleniu 30-40-latków spoczywa dzisiaj głównie ciężar, czyli w demograficzny demograficznym lat 70., 80. spoczywa ciężar systemu emerytalnego. Czyli dzisiaj w bardzo krótkim czasie na tych 30 40-kilku 40 kilku latków spada, spada ogromne obciążenie, które. Dla wielu z tych, z tych z tych osób jest nie do poniesienia. Co najbardziej cierpi na, na, na tej sytuacji, no cierpią więzi rodzinne, e, czy więzi między partnerami. No bo jeżeli musimy pracować, żeby zbudować sobie pozycję zawodową, jeżeli musimy pracować, żeby odpłacić kredyt, jeżeli musimy zaopiekować się dziećmi, jeździć z nimi, ponieważ jest taki model społeczny, że te dzieci się woźni na różne zajęcia. Jeżeli mamy zmianę edukacyjną, że coraz częściej e, te dzieci mają mieć edukację nie tylko formalną, ale także pozaformalną. Jeżeli na... Te osoby spada także konieczność w jakiejś jakiej, jakiej formule opieki nad osobami starszymi, czyli ich rodzicami czy dziadkami. To tak naprawdę to, co spada na ostatni plan, to jest podtrzymywanie czy budowa więzi między partnerami, czy, czy między małżonkami. I to ma fatalne skutki, bo widzimy że na statystyki rozwodów, one są niepokojące. Coraz więcej związków się rozpada, zarówno związków formalnych tych małżeństw, jak i związków nieformalnych. Czyli nie mając czasu na inwestowanie. W relacje pomiędzy małżonkami czy partnerami. Nie ma szansy na trwały, stabilny związek, w którym mogą wychowywać się dzieci. I to już jest problem społeczny, tak? ponieważ niezależnie od tego, jaki przyjmiemy światopogląd, uznamy jednak, że fakt istnienia pewnej stabilnej rodziny. Jest z korzyścią dla dzieci. Czyli każda niestabilność rodziny, to, że dzieci wychowane są w trzech związkach naraz, niekoniecznie musi wpływać pozytywnie na rozwój emocjonalny takiego dziecka, który potrzebuje wzrastać w takiej atmosferze bezpieczeństwa. I trzeci, trzeci objaw tej choroby to jest indywidualizacja. Co prawda, jesteśmy jako społeczeństwo coraz bogatsi, ale coraz trudniej nam budować trwałe więzi społeczne, bo nie mamy dla siebie czasu. I tak zupełnie hasłowo, głównym problemem czy, czy objaw tej, tej choroby możemy zauważyć w Polsce, ale dobrym przykładem jest Korea Południowa. Często Korea Południowa jest pokazywana jako taki dobry przykład dla Polski, że Polska powinna być drugą Koreą, czy powinna pójść drogą Korei Południowej. Ale niestety wiemy to czy to z kinematografii, czy z rozmów z, z pracownikami naukowymi z Korei czy w ogóle z artykułami, które opisują sytuację w Korei. Społeczeństwo, które było dość wspólnotowe, w ciągu ostatnich 30 lat przeszło proces bardzo silnej indywidualizacji i pojawił się ogromny problem z samobójstwami, z depresjami i z różnego rodzaju chorobami psychicznymi, które są skutkiem tego rozluźnienia więzi społecznych. I to w jakiejś mierze także obserwujemy w Polsce. Znaczy narastająca skala samobójstw, depresji także wśród dzieci są objawem tej choroby, która, która nas trafi. No i teraz z tego można wyciągnąć jakby podstawową tezę, którą ja także wysuwam w tekście, co zrobić, żeby jako, jako społeczeństwo kupić tym ludziom 30-45, którzy są dzisiaj najbardziej obciążeni z różnych powodów, jak kupić ich czas? Czy jak dać im czas, aby mogli zadbać o swoje więzi. Więzi ze sobą nawzajem, więzi ze swoimi rodzicami i więzi ze swoimi dziećmi. I to nie jest pytanie, czy to pytanie może brzmi banalnie, ale odpowiedź na to pytanie już nie jest banalna. E... Oczywiście nie jest tak, że jesteśmy bezradni, ponieważ to jest trzecia część mojego wystąpienia. Istnieją pewne szanse, które się pojawiają. Po pierwsze, wkraczamy w okres czwartej rewolucji przemysłowej, która sprawia, że po raz pierwszy od 200 lat mamy szansę, aby zakład pracy nie był oderwany od miejsca zamieszkania. Dzisiaj coraz częściej. Oczywiście nie we wszystkich zawodach, ale w części zawodów można wykonywać pracę zdalnie, można wykonywać pracę w sposób coraz bardziej elastyczny. Coraz częściej mówi się o ograniczaniu czasu pracy, i to stwarza możliwość, żeby wrócić do sytuacji, powiedzmy, sprzed 1800 roku, czyli sprzed pierwszej rewolucji przemysłowej, gdzie ludzie pracowali w domu. I może się śmiać, że to jest jakoś tam niemożliwe i może nie powinniśmy wracać do, do sytuacji sprzed 200 lat, ale to jest jakaś szansa, ponieważ praca w domu daje możliwość spędzenia za sobą większej ilości czasu i odbudowy więzi. A drugi trend, który moim zdaniem może gdzieś sprzyjać uleczeniu tej, tej sytuacji, to jest pewna rewolucja edukacyjna. My już widzimy, że współczesna szkoła dzisiaj w tej postaci, w jakiej ona jest, wyczerpuje swoją, swoje możliwości poprzez czy to więzi, które są w szkole, czy program kształcenia itd. itd. Możliwe, że będzie okazja, żeby to rozwinąć w dyskusji, ja o tym też szeroko pisałem w kilku tekstach. Czeka nas, jeżeli chcemy w ogóle ratować edukację publiczną, a moim zdaniem powinniśmy robić wszystko, żeby edukację publiczną ratować, ponieważ to jest ostatnie miejsce, gdzie mogą w ogóle tworzyć się więzi społeczne, bo Kościół takiej roli już nie odgrywa, a nie ma innej wspólnoty, jaką jest właśnie wspólnota szkolna, to tylko szkoła musi przejść proces, ja bym powiedział, Albo uspołecznienia, albo reinstytucjonalizacji, to znaczy szkoła musi spełniać nie tylko funkcję kształcenia osób w wieku 7-19 czy 7-24, ale powinna zacząć na powrót odgrywać funkcję społeczną, to znaczy być takim miejscem, gdzie spotykają się i dzieci, i rodzice, i dziadkowie, gdzie spotykają się za rogiem bo w tym, w tym budynku szkoły za rogiem, która mieści się blisko, spotykają się sąsiedzi, gdzie tworzymy więzi społeczne. Znaczy, Jedynie jeżeli uda nam się zreinstytucjonalizować szkołę, czyli nadać jej powtórnie sens, ale szerszy niż tylko sens taki czysto edukacyjny, to szkoła e, przetrwa. Tak? Szkoła przetrwa i się obroni przed, tym, e, przed tymi zagroże, zagrożeniami, które ją, ją czekają. I to są te dwie szanse, które upatruję, czyli zmiana charakteru pracy, rewolucja przemysłowa czwarta, czy ta rewolucja technologiczna i po drugie zmiana myślenia o edukacji, która już się dzieje. I teraz, oczywiście, to już na sam koniec wnioski. No to, co zrobić, żeby kupić ten czas? I postulatem, który ja przedstawiłem w swoim tekście, to jest postulat pensji rodzicielskiej, czyli wynagradzania rodziców za to, że zostają z dziećmi w domu w tym okresie, powiedzmy, między 30 a 40 rokiem życia, ponieważ to się może zwrócić w przyszłości. Te osoby zaciągają pewną hipotekę i przez 10 lat. Może nie wypadają z rynku pracy, ale są w stanie pracować mniej. Nie muszą warunkować tego, czy pójdą na rynek pracy, właśnie od tego, czy utrzymają rodzinę, ponieważ ten podstawowy byt będzie zagwarantowany i będą mogli zaangażować się także, czy to społecznie, czy politycznie. To także jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla uruchomienia potencjału kobiet, które dzisiaj często nie mają możliwości, żeby w ogóle w tym, w tym okresie, właśnie 30-40 lat życia, angażować się politycznie czy społecznie, bo są, Uwiązane poprzez opiekę nad dziećmi. Więc to jest taka szansa, żeby włączyć także mężczyzn do opieki nad dziećmi, ponieważ takie jest oczekiwanie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jeżeli popatrzymy sobie na badania pokazujące, dlaczego Pol Polki nie chcą mieć dzieci, e, no to główny powód, który w tych badaniach, ja to przywołam się na badania dr Hanny Kelms z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ale to nie jest tylko ona, bo tych badań już było wiele, to jest złe doświadczenia przy podziale obowiązków przy nad pierwszym dzieckiem. Tak? Czyli coś trzeba zrobić, żeby równiej rozłożyć obowiązki rodzicielskie, a sprawienie, aby... Zarówno ojciec, jak i matka mogli pozostać w domu i spędzać czas z dzieckiem czy z dziećmi, to jest szans na to, żeby zachęcić także rodziców do odważniejszych, ja nie lubię tego słowa, ale decyzji prokreacyjnych. I e, jeżeli pytamy się, jak ten czas kupić, to mówię, pensja rodzicielska jest takim pomysłem. Oczywiście kontrowersyjny, ja sam mam świadomość jego kontrowersji e, i też nie jestem pewny, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Inne możliwe rozwiązania to jest na przykład. E, Skrócenie czasu pracy, czy pewne zmiany w systemie emerytalnym, na pewno coś trzeba zrobić z systemem opiekuńczym dla osób starszych. To jest w ogóle zmiana myślenia o architekturze, zmiana myślenia o szkole, więc to jest szereg bardzo różnych zmian. Ale nim zaczniemy w ogóle o tych zmianach mówić, to wolałbym się skupić właśnie na tej diagnozie i na pytaniu, czy faktycznie ta diagnoza, którą ja przedstawiłem, czyli to, że. Ludziom w wieku 30-45 dramatycznie brakuje czasu, i to sprawia, że nam się rozsypuje całe społeczeństwo. To ta diagnoza jest słuszna? Bo jeżeli ona jest słuszna, to musimy się nią zająć, dlatego że oczywiście polskie, polski rozwój będzie zależał od, od innowacji, będzie zależał od polskiego PKB i od tego, czy będziemy mieli pracowników, ale on będzie zależał także od zaufania społecznego, a jego się nie da zbudować, jeżeli nie będziemy mieli czasu potrzebnego do tego, żeby zainwestować w budowę więzi międzyludzkich w budowanie społeczeństwa. I na tym chyba bym skończył.